Pan Tomasz Skomra jest nauczycielem ze szkoły w Głuchowie. Jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę uczniów, których organizuje i przywozi do Puław Górnych na nagle. Chcieliśmy zapytać, dlaczego do Puław Górnych? Dlaczego do Puław Górnych? Bo już tutaj, że tak powiem, stało się tradycją. Od bodajże 7 lat w to miejsce przyjeżdżamy przede wszystkim z grupą, bo stog jest bezpieczny, stog jest w miarę możliwości dobrze przygotowany. Obsługa jest sympatyczna i stara się o to, żeby było dobrze. A teraz jeszcze od 2 lat korzystamy z akcji Narty Dzieciom, które umożliwiają nam przede wszystkim zabranie tych dzieci, tych rodziców, no nie stać niestety na wszystko, a w związku z tym, że w ramach tej akcji jest sprzęt wypożyczany praktycznie w cenie karnetu, jest to kapitalna sprawa i dzięki temu właśnie korzystamy z tej akcji, zachęcamy młodych ludzi, aby właśnie podjęli wyzwanie i trud nauczenia się jazdy na nartach i później wracają. No tak jak w tym roku już mamy niestety mniejszą grupę do nauki, ale to niestety jest przez to, że w tamtym roku znaczna grupa została nauczona i teraz... I mogą już korzystać z tego i sobie po prostu pojeździć, albo ewentualnie podnieść troszkę swoje umiejętności. Tak, właśnie ci, że tak powiem, drugoroczni już szlifują swoje umiejętności, już nie ma tego przerażenia, strachu w oczach, który był nam niestety w tamtym roku. A proszę powiedzieć, Pani Tomku, a jak rodzice na przykład podchodzą do tego, że ich pociechy jednak się czegoś nauczą? Czy doceniają po prostu w ogóle wagę wychowania fizycznego i zdobycia tej konkretnej umiejętności? Jak Pan to ocenia? Ja mogę powiedzieć na przykładzie swojej szkoły, pomimo że, tak powiem, nasze wyjazdy to jest nie tylko plac Głuchowa, ale to są szkoły z całej gminy Łańcut. To jest też właśnie zasługa wszystkich nauczycieli w WF-u, z tych szkół, że przyjeżdżają, ale na przykładzie naszej szkoły i kwestia docenienia tego przez rodziców, myślę, że tak, bo w szkole w Głuchowie oprócz tego, że to narciarstwo stało się dość popularne, bo jest to szkoła niewielka, w sumie jest tam około 170 uczniów, a na narty dzisiaj mamy grupę 45 uczniów. A z całego rejonu pana Tomasza 3 autokary? Tak, z całej naszej gminy. Dziś jest 3 autokary, jutro 2 przyjadą, więc jest to grupa na początek około 240 osób. Myślę, że w większości cieszą się, bo ci, którzy już korzystają z tego, to mają świadomość, że ten koszt, jaki ponoszą, bo z dojazdem to kosztuje 60 zł od osoby, niby dużo 60 zł, ale jeśli się policzy, ile kosztuje sam karnet, dojazd, nie mówiąc już o pożyczeniu sprzętu, czy właśnie pomocy tych wolontariuszy, jest to tak naprawdę kwota, no, może złe słowo symboliczne, ale jest to kwota do udźwignięcia i można powiedzieć, że na pewno niewygórowana. I ci rodzice, których dzieci już wzięły w tym udział w ubiegłym roku, też właśnie teraz chętnie się godzą na to, aby ich dzieci brały w tym udział i myślę, że też pomagają zachęcić pozostałe dzieci. Czyli, krótko mówiąc, inne gminy powinny brać przykład z waszej szkoły, z tych szkół, z waszej gminy? Myślę, że z naszej gminy, bo to nie można powiedzieć, że to jest tylko Głuchów i to tylko, no akurat tak się składa, że ja tutaj stoję przed tą kamerą, ale ja jestem, że tak powiem, tylko drobną cząstką tego całego projektu, jeśli chodzi o naszą gminę. Tam jest multum kolegów, koleżanek, WF-istów. Na pewno przychylność większości dyrektorów, przychylność pana wójta, który też w miarę możliwości próbuje coś dofinansować, powoduje to, że ta akcja z terenu naszej gminy jest popularna i to już weszło, że tak powiem, w krew, że organizujemy takie wyjazdy i w miarę... Ja rozumiem, że gmina, na przykład samorząd może wesprzeć was w ten sposób, że na przykład dopłaci troszeczkę do kosztu przejazdu dla transportu? Albo do transportu, ewentualnie do tych opłat za karnety, bo korzystaliśmy w ubiegłych latach właśnie w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej, który uważamy, że właśnie ten sposób spędzania czasu jest bardzo dobrą formą profilaktyki. Jeśli my tych młodych ludzi nauczymy właśnie takiej aktywności, to jest perspektywa tego, że faktycznie w przyszłości oni nie będą, że tak powiem, stali zagubieni gdzieś i właśnie szli w kierunku używek alkoholu i innych takich problemów XXI wieku, tylko aktywnie ten czas spędzą i znajdą swoje miejsce w życiu. Tak, i tutaj jest właśnie przychylność, szczególnie pana wójta, który jest sympatykiem tej dyscypliny. Czyli jak państwo widzicie, narty dzieciom, przepraszam za słowo, niby rozrywka, ale w rzeczywistości chodzi o poważne podejście do wychowania fizycznego, bo to jest też wychowanie.
bez dwóch zdań, bo ktoś, kto tutaj nie był, się mu wydaje, że nauczyciele sobie jadą, bo się pobawią, pojeżdżą sobie i fajnie jest. Nie jest tak do końca. Owszem, my to lubimy i nam się to podoba. Jest to trochę pracy, ale przede wszystkim właśnie tak jak tutaj organizator tej akcji, pan Bogdan, powiedział, jest to przede wszystkim wychowanie, jeszcze raz wychowanie i ciutek nauki właśnie tej dyscypliny, ale wychowanie. Tutaj się kształtują te charaktery, które muszą się zmagać ze swoimi słabościami i jeśli im się to uda, a można by powiedzieć, że to jest nie w większości, ale w dużej, zdecydowanej większości te osoby załapią tą dyscyplinę i przekonują się do tego, że jednak odrobina wysiłku powoduje, że można sukces odnieść. Panie Tomku, na koniec, ile razy w tym sezonie będziecie wychowywani? Trudne pytanie, bo to wszystko nie jest tak od nas do końca zależne. My mamy w planie, tak jak w ubiegłym roku, jeśli Pan Bóg pozwoli, będzie zdrowie i siły. Chcielibyśmy w sezonie cztery wyjazdy takie zorganizować, czyli to wychodzi mniej więcej co 3 tygodnie wyjazd. I to powoduje to, że te dzieci, które na przykład dzisiaj wystartują po raz pierwszy, a brałyby udział w każdym wyjeździe, to praktycznie czwarty wyjazd jest już tylko przyjemnością i można sobie śmigać, tak jak dzisiaj przyjeżdżają i tak patrzą na ten wyciąg krzesełkowy i z takim westchnieniem, o, my tutaj jeszcze nie. Ale już praktycznie po drugim razie, jeśli są fajne warunki, już się da, a po czwartym razie już jest rewelacja i tylko tam sobie z tamtej górki pomykamy. Bardzo dziękujemy. Pan Tomasz Skomra ze szkoły w Głuchowie. Dziękujemy uprzejmie i zapraszamy. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich uczestników, organizatorów akcji Narty Dzieciom, jak również właścicieli tego stoku właśnie za przychylność, za sympatyczną atmosferę, bo na pewno to powoduje nie tylko ta cena, ale przede wszystkim przychylność tych ludzi, że tutaj chętnie wracamy. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia na stoku.